Szanowni, w tym filmie chciałem streścić nasze ostatnie doświadczenie na temat parowania i stygnięcia, w związku pomiędzy parowaniem i stygnięciem. Naszą substancją roboczą w czasie całej tej wycieczki po własnościach, po stanach skupienia jest H2O w stanie ciekłym, czyli woda. No i powiedzieliśmy sobie, że jeżeli mamy H2O w naczyniu, tak jak tutaj, to te cząsteczki wewnątrz tego stanu ciekłego, one się poruszają, poruszają się względem siebie tym intensywniej i mają wyższą temperaturę. No i od czasu do czasu przy powierzchni zdarza się, że którejś z tych najbardziej energetycznych cząsteczek, mających największą energię, najszybciej się ruszających, zdarza się pokonać przyciąganie od pozostałych. To efekt tego przyciągania przy powierzchni cząsteczek wody nazywamy napięciem powierzchniowym i wyskoczyć do stanu gazowego. No i ponieważ to te najbardziej energetyczne cząsteczki uciekają z stanu ciekłego poprzez parowanie, no to pozostają te, które mają jakby średnio mniejszą energię i poruszają się wolniej, a zatem na mocy tego związku pomiędzy temperaturą właśnie a szybkością poruszania się cząsteczek, czy też energią, woda stygnie. No i żeby to rzeczywiście ten związek między parowaniem a stygnięciem jakoś wykazać, to wykonaliśmy takie doświadczenie, które podpowiedzieli mi koledzy z grupy Nauczyciele Fizyki, a na Facebooku, a niezależnie Majka Fok zaproponowała jakby ten sam pomysł, w jaki sposób wyłączyć parowanie. No powiedzmy, że mamy dwa kalorymetry, to jest pierwszy kalorymetr, to jest drugi, w obu jest gorąca woda i tu obserwujemy, jak zmienia się temperatura w czasie. No, jeśli to jest kalorymetr, to można przyjąć, że głównym mechanizmem stygnięcia jest parowanie. Otwarty kalorymetr, jak widzicie. No i jak można to parowanie wyłączyć, jak można nie pozwolić na parowanie cieczy. No i Majka miała taki pomysł, żeby rozlać na tej powierzchni warstewkę oleju. Olej, jak wiemy, jest lżejszy, ma mniejszą gęstość niż woda, więc będzie pływał na powierzchni, przypomina się prawo Archimedesa, a cząsteczki wody nie będą w stanie, czy trudniej im znacznie będzie się przebić przez tą warstwę oleju i uciec do stanu gazowego. No i rzeczywiście mamy tutaj wyniki. Sprawdzaliśmy temperaturę w chwili zero, w chwili po 5 minutach, po 10 minutach i po 15 minutach. Każde z tych doświadczeń jakby przygotowywaliśmy oddzielnie, więc te temperatury początkowe są różne. Temperatura bez początkowa, bez w tym kalorymetrze bez oleju wynosiła 91, trochę powyżej 91 stopni Celsjusza. Po 15 minutach spadła do 63,8 stopnia Celsjusza. A mierzyliśmy termometrami kuchennymi, jak wiadomo, one nie są zbyt dokładne, ale ja przed lekcją dobrałem dwa takie termometry, które przynajmniej w temperaturze pokojowej w naszej pracowni pokazywały tę samą temperaturę, więc jest jakaś nadzieja, że są mniej więcej podobnie skalibrowane. No a ten termometr, który mierzył temperaturę w kalorymetrze, w którym była ta sama ilość wody, tylko na wierzchu naliśmy warstwę oleju, pokazał takie temperatury w stopniach Celsjusza, no i widać bardzo wyraźnie, że ta temperatura w tym kalorymetrze, w którym odcięliśmy możliwość parowania, spadła dużo, dużo mniej. Spadała dużo wolniej. No, no i to jest ten wniosek z tego, że nasz jest taki wniosek z tego, że ten nasz obrazek stygnięcia i parowania jest prawidłowy.